ofercie marki Magnum znajduje się pełny przekrój atrakcyjnych cenowo urządzeń spawalniczych, od tych małych i prostych, stosowanych w domu czy garażu, do tych największych, stosowanych w przemyśle. Przykładem takiego dużego i zaawansowanego technicznie urządzenia, a jednocześnie atrakcyjnego cenowo, jest MIG 501S Dual Pulse. Co to za urządzenie i co tym można robić? W pierwszej kolejności jest to mocny, 500-amperowy poluautomat spawalniczy z wydzielonym czterorolkowym podajnikiem drutu oraz wbudowaną chłodnicą. W drugiej kolejności to spawarka MMA, również 500-amperowa. Półautomat MIG 501S Dual Pulse to urządzenie posiadające możliwość spawania z ustawieniami ręcznymi, jak również synergicznymi. W trybie synergicznym można korzystać z gotowych programów do spawania aluminium lub do spawania, do spawania stali czarnych i nierdzewnych. Spawać można z pojedynczą lub podwójną pulsacją prądu spawania, dzięki czemu można uzyskać piękną, niemal idealną spoinę. Sterowanie półautomatem jest proste. Przyciskiem na dole wybieramy metodę spawania. MMA, czyli spawanie elektrodą opyloną. MAG, spawanie metodą MIG-MAG z ustawieniami ręcznymi, jak i synergicznymi. Synergię w tym przypadku wyłącza się przyciskiem SYN. MIG z pojedynczą pulsacją i MIG z podwójną pulsacją prądu spawania. Oba programy wyłącznie synergiczne. Po lewej stronie można wybrać dwutakt, czterotakt, HOT 4T, czyli specjalny czterotakt z możliwością ustawienia wartości prądu początkowego oraz spawanie punktowe. Spawanie punktowe dostępne jest tylko w opcji pojedynczą pulsacją. MIG 501S Dual Pulse posiada również pamięć, dzięki której można zapisać i przywołać wprowadzone ustawienia. Czterorolkowy, niezależny podajnik drutu połączony jest ze źródłem prądu bardzo długim, bo aż 15-metrowym przewodem zespolonym. Występują również wersje z krótszym, 10-metrowym przewodem zespolonym. W komplecie znajduje się też mocny, chłodzony cieczą uchwyt MB501, przewód z zaciskiem masowym i przewód z uchwytem elektrodowym. Podajnik obsługuje druty o średnicy od 0,8 do 1,6 mm. W zestawie znajdują się rolki do drutów stalowych o średnicy 0,8, 1,0, 1,2 i 1,6 mm oraz rolki do drutów aluminiowych o średnicy 1,0 i 1,2 mm. Zapraszam na pokaz spawania.
Proszę pamiętać, jak spawarka to magnes.